Witam w kolejnym odcinku z Wiedźmina III, moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie kilka zleceń. Zobaczymy, czy uda mi się zrobić te zlecenia, ponieważ są na o wiele wyższym poziomie. I zaczniemy od tego najniższego. Czekajcie. Zadania. 29 poziom, później mamy 33 oraz 35. Być może uda się wszystkie w jednym odcinku zmieścić, aczkolwiek z tym ostatnim może być problem. No zobaczymy, to jest aż 9 leveli wyżej niż my mamy. No zobaczymy. Tutaj mam, słuchajcie, zlecenie. Zaginiony syn, zbadaj ruiny zamku za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Jadąc przez wieś u podnóża Kertrolde, Geralt zauważył ogłoszenie wywieszone przez nie... Aha, dobra, to już czytałem ostatnio. Miałem je zrobić ostatnio, ale tak się na tym szlaku... tak się na tym szlaku, kurczę, rozciągnęło nam, że... No, zostawiłem to na następny odcinek. Dobra, to jest chyba ruina tego zamku właśnie, moi drodzy, więc... Biegnę tak, jak mi pokazują te kropki. Chyba dobrze. Tędy naokoło tam wejdziemy. Tak, tędy wejdziemy na pewno. Ależ pięknie światło tu pada. Okej, to są te ruiny. Tylko czy teraz z tej strony wejdziemy tam? To jest pytanie. No może jakoś wejdę. Dobra, jestem na miejscu. Kurczę, co to jest? Morwód. Pierwszy raz coś widzę takiego. Wygląda jak bies. Jak jakiś naczelny biesów. Ucieka czy nie? Nie. Będzie chciał z nami walczyć. Dawaj. Pięknie. Nie, no nie będzie chyba z nim problemu, wiecie co? O cholera. Ale fajnie, zarzucę. Zobaczcie, jak dużo mu zabiera teraz. 700, 700, 200 ekstra. Nie wiem, co to było, czy krwawienie, czy... Chyba krwawienie. Albo trucizna. Nieźle, troszeczkę mnie ogłuszył. Aha, rzucił na nas hipnozę. Z tym, że on już chyba leży tutaj. Uciekł do legowiska lizać rany. Muszę go wytropić. Aha, w ten sposób. Dobra, czyli to jeszcze nie koniec. Zjadł tylko wnętrzności. Wybredny. Okej, dobra. Czyli co, musimy go wytropić, tak jak mówi tutaj Geralt. Dobrze. Zacznijmy od tego. Pobiegł w tamtym kierunku. Potrafią rzucać właśnie hipnozę. Bies to samo robi i robi się po prostu czarno. Nic nie widzimy przez chwilę. Tędy zejdę. Nie zabije się? No właśnie, nie jestem pewien. Okej. No dobrze. Są pazurki. Ciekawy jestem, gdzie jest jego legowisko. Mam nadzieję, że niedaleko. Chyba... Przeszedł na drugą stronę. Na drugą stronę. My też przejdziemy. Jest tutaj coś. Jest. Słyszę go. Tym razem mi nie ucieknie. Dobra, poczekajcie, bo coś się chyba sklinowało. Tarcza jest. Oh fuck. No nic, trudno. Ogień też bardzo dobrze na niego widzę działa. Osłonę, wiecie, to na wszelki wypadek lepiej mieć. No i znowu zrzucił tą hipnozę właśnie. Oh
cholera, no. Dobra, dobra, dobra. Szybkość, budź się. Przez to takie otumanienie. Przez chwilę nie mogę nic robić. Ale ładnie, krwawienie tutaj widzę, że działa elegancko. Mam go chyba. Krew, esencja, mutagen z Biesa, gnijące mięso, czaszka, długi pazur, trofeum z Biesa. No i super, moi drodzy, zostało nam tylko przeszukać leże Biesa przy pomocy wiedźmińskich zmysłów. Pewnie musimy szukać tego ciała. Ja tu już gdzieś się widziałem. Chyba właśnie w tym miejscu. O, jest. Żółta koszula. To musi być Olwe. Pomściłem tych chłopaków, chociaż tyle. Ten się zbagował tutaj. Jakoś krzywo ryj mu uciął, nie? Zobaczcie. Dziwnie, w dziwnym miejscu. Odkroił mu po prostu w połowie głowy. Okej, okay, sprawdzę jeszcze ten mieczyk. To jest ten długi pazur, ale nic specjalnego. Chociaż jakieś tam statystyki ma. Dużo bonusów i dużo miejsc na bonusy. Ale chyba nie będę tego zakładał. Okej, okay, wracamy, słuchajcie, do zleceniodawcy. Powiedzieć, co się stało z synem. Odbierzemy nagrodę. I zrobimy chyba kolejne zadania. Tym razem będzie to na 33 poziomie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Metrów do celu. Jestem na miejscu. No już, już. Witaj. Jakie wieści przynosisz? Złe. Twój syn został zabity przez Biesa. Jedyne, co mogłem zrobić, to go pomścić. A mówiłem mu, synku, syneczku, nigdy nic dobrego z Faroe nie przyszło. Zostań lepiej w domu. Przyjdzie jeszcze czas na przygody i na sławę. Twoja nagroda. Mnie to złoto szczęścia nie przyniosło. Niech tobie posłuży. Dobra, ile dostanę? Czy to pies, czy to bies? Kolejne trofeum. Wow, wpadają jak nie wiem co. Punkty doświadczenia 300. I troszeczkę koron. Dobra, zajmijmy się kolejnym. 33. Zaginiony brat tym razem. Mimo, że Geralt miał na głowie ważne sprawy, nie zapomniał o swoim powołaniu. To jest tępienie potworów. Szukając zawodowego spełniania, natknął się na zlecenie, w którym oferowano całkiem przystojną nagrodę za ustalenie losów pewnego zaginionego mężczyzny. Nie było to może typowe wiedźmińskie zlecenie, ale pieniądz przecież nie śmierdzi. Zaraz. Velen, no właśnie, to jest Velen, więc będziemy musieli stąd spadać. Przenosić się do Velen. Dawno mnie tam nie było. Więc czas odwiedzić stare rejony. Jest to gdzieś tu zaznaczone? Jest. No, do znacznika. Odczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed dzikim gonem. Avalach
bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Nic, gdzieś to tutaj jest. W tej chacie. Karczma, powiadacie. 33 poziom. Ciekawy jestem, co to za zadanie. Co za potwór za tym stoi? Wiedźmin? Rychło w czas. Rozumiem, że masz dla mnie zlecenie. Tak. Chodzi o mojego brata, Mikaela. Będzie tydzień, jak zabrał baby z kuźnicy w góry. Baby z kuźnicy? Kuźnica to bogata wieś była. Póki nie przeszło przez nią wojsko, chaty spalili, spichrzy obiedli, a chłopów w pobór wzięli. No i baby zostały same, bez jadła ani dachu. Nikt ich wziąć nie chciał. Do Nowigradu Redańczycy ich nie puścili. No to Mikel zaprowadził je do starych kopalni. Tam się chociaż przed deszczem można schronić. I słuch o nich zaginął. Mógłbym się tym zająć, jeśli mi więcej zapłacisz. Okej, czekajcie. 348. Weźmy, dajmy 310. O kurczę. Co wy się na łeb popadli? Zaraz chyba nici wyjdą z tej negocjacji. 290. To ściepko za dużo. No ile? 5 koron, wykurczę. Nie. To ściepko za dużo. Dobra. Drogo, no ale tu chodzi o brata, więc nie będę żałował. Dwie korony. Niech będzie, rozejrzę się za twoim bratem. Po czym go poznam? No, to nie powinno być za trudne, bo był jedynym chłopem w całej grupie. Czasami zwłoki są w takim stanie, że ciężko stwierdzić płeć. Zwłoki? Wyplujcie to! Co najwyżej drogę pomylił. No, ale jakby co, to miał na sobie trzewiki z cielęcej skórki od mistrza Zeluwy. Mówiłem, nie idź w nich w góry, poniszczysz tylko. Ale taki dumny z nich był. To powinno wystarczyć. Dzięki. Okej, okay. Raczej wszyscy są martwi, no ale zobaczymy. Żarłeś kiedyś korę z drzew? Może się mylimy, ale jednak jak to jest 33 poziom, to na pewno zadanie nie będzie proste. 360 metrów. Płotka, jedziemy. Płotka jedziemy. Dobra, gdzieś za tym wzgórzem to musi być. Jest. No rzeczywiście. Okej, ja już sobie zejdę. Tutaj widzę, że jest wejście do tej kopalni. Żołnierze. Zbadaj kopalnię używając wiedźmińskich zmysłów. Chyba jak tam zejdę na dół, to nic mi się nie stanie. Zobaczmy. Wiecie co? Czekajcie, kotek. Poproszę.
Zobaczmy, okrąg jest dosyć duży. Okrąg jest dosyć duży, więc będziemy mieli co szukać. Jest, mam. Krew wygląda na świeżą, ale ciał brak. Ciał brak. Tu coś chyba było, czy mi się zdawało? Czekajcie. Nie, chyba mi się zdawało. Czekajcie. Nie. O cholera. Coś się obudziło. Nie wiem czasem, czy jakaś baba wodna tu się nie znajduje. Czekajcie, musimy coś sprawdzić jeszcze, te skrzynie. No dobra, tutaj był ten trop, ja poszedłem tam, zobaczmy może tu. Są. Jeszcze jedna ofiara. Okej. Czyli chyba wiecie co? Wejdziemy sobie tam na górę i zobaczymy. Coś się tam znajduje. Pomocy! Co tu się stało? Zaatakował nas. Bogowie, nie wiem co to było, ale miało ze 4 łokcie. Powiedz, czy reszta... Nie żyją. Wiedźminie, pomści ich. Zabij te bestie, proszę. Ja nie mam czym zapłacić, ale brat Mikela. Tego, co nas tu przyprowadził, jest przy pieniądzu, to ci wynagrodzi. Znajdziecie go w karczmie, na rozstajach. Spokojnie, zrobimy to. Czy ja dobrze robię, że wychodzę stąd? Ślady jakiegoś potwora. Czworonożnego. Potrzeba dużo siły, żeby zrobić coś takiego. Nie jestem pewien, czy dobrze zrobiłem. Czekajcie, zbadaj kopalnię używając wiedźmińskich zmysłów. Odkryj, skąd biorą się potwory w kopalni używając wiedźmińskich zmysłów. Nie no, wejdziemy tam jeszcze z powrotem. Tutaj jest jakaś drabina, przejście wyżej. Ale to chyba same skrzynie. Samiusienkie skrzynki. Zejdę jeszcze na dół i sprawdzę coś. Dobra. Rozdzielają się w jedną i w drugą stronę. Sprawdzimy to. Nie mamy nic na razie lepszego do roboty. Skrzynka.
Mam nadzieję, że się nie utopię. Oh fuck. Schemat. Zbroja Brygady Impera. Okej, ślady wychodzą gdzieś tu. Krew, mięso, soki trawienne, pokarm dla młodych. Jest zapach. Albo pająk i to jadowity. Uhuhu. Te jaja są bliskie wyklucia, trzeba się ich pozbyć. Myślę, że ogień by był dobry. Zniszcz wszystkie jaja używając wiedźmińskich znaków 4x12. No, trochę tego tutaj jest. Mały krabopająk. Dobra. 6, 7. Młody osobnik. Matka musi być niedaleko. 8. Idziemy dalej. Nie zniszczyłem wszystkich, cholera. But ze znakiem mistrza Zeluwy. Tyle zostało z ciała. Sam się nadstawiasz pod miecz i dobrze. Dobra, zaczynamy, moi drodzy. Harissi. Cóż to takiego? Tutaj jeszcze małe pajączki są. Kończmy najpierw je. Super. Jeszcze jeden. Jak zareaguje na ogień? Kolejny idzie mały. Dobra, czekajcie, najpierw tak, osłona musi być. To już jest naprawdę bardzo ciężki przeciwnik. Cholera. Muszę zobaczyć bestiariusz, ponieważ już kiedyś walczyłem z podobnym osobnikiem. Nie to. Czekajcie. Insektoidy chyba. Harissi. Wrażliwy jest na wilgę, eliksir, i na olej przeciw insektoidom. Wilgę mam, słuchajcie. Wtedy nie będę podatny na tą truciznę. To jest dobre. Mógłbym tego użyć, bo mam akurat. I co tam było jeszcze? Eliksir. Ten niebieski, ale nie wiem, czy mam. Nie jestem pewien, chociaż czekajcie. Na pewno użyjemy tego. Poczekajcie, czekajcie. Gdzie to jest? Wilga. O, właśnie. Uodpornimy się troszeczkę na działanie tej truciny. Ile mamy czasu? Minutę. Tak, jesteśmy odporni na to. Przynajmniej tyle dobrego. Fuck, o kurde. Kurczę, zapomniałem rzucić. Fuck. Osłona musi być, ale naprawdę, zobaczcie. Prawie nic mu nie zabieramy. Kurczę, syn, no. Będzie ciężko.
Okej, udało się go, kurczę. Albo zatruć, raczej nie. Wykrwawia się, dobry znak. Jest na to podatny. Niestety, złym znakiem... A nie, mam jeszcze trzy wilgi, dobra. Osłona. Pieprzamy ile wlezie, wejdzie. Okej, jest dobrze, jest dobrze. Jedna trzecia życia poszła. Uciekaj, 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 uciekaj. Dobra, muszę przyznać, że jesteś jednym z cięższych przeciwników, jakiego do tej pory spotkałem. Dobra, czekajcie, jak on tak jest osłonięty, to nic po moich atakach. Teraz mam okazję. Nie, osłona poszła, ale kilka ciosów oberwał. Ciężko go jest... Ciężko trafić tym krwawieniem. Jak tam wilga jeszcze przez 5 sekund. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Osłona poszła. Okej, ostatnia fiolka mi została. Uciekaj, uciekaj. No, może się uda, może się uda, moi drodzy. Jesteś odporny na tą truciznę. Cholera, złapał mnie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, uciekaj. 33 sekundy. Później będzie ciężko. Dawaj, 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 dawaj. Super. Ciężko, ciężko. 13 sekund. Muszę to zrobić jak najszybciej. Cholera, cholera, jakbym wiedział, że to będzie ten wybuch jego. Zatrucie. Czy mam jakieś... jedzenie. Poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Coś tam jest, coś tam jest. Dobra. Eliksir do wzmocnionych ataków, to może się przydać. Mogłem to od razu wziąć. Granaciki jeszcze mam. Właśnie, może granatami go troszeczkę potraktować. Są trujące, na nic to się zda. Ale są jeszcze wybuchowe. Patrz. Kurczę no, a już chciałem rzucić granatem. Dobrze, super. Mało bo mało, ale coś tam zawsze wiecie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Cholera, no. Uciekaj, szybciutko. Okej, chyba będziemy go mieli. Ciężko, ciężko, ale... Satysfakcja jest, słuchajcie. 33 poziom. Przeciwnika, nieźle. Mieczyk już troszeczkę się stępił. Miałem użyć gromu i dopiero teraz sobie przypomniałem o tym. Dobra, mam cię. Jesteś mój. Trzeba co ty tu masz? Dla brata Michaela, na dowód tego, co tu zaszło. Co on mu odciął? Jestem ciekawy. O Jezu, jak to wygląda, cholera. Okej, zlecenie zaginiony brat, zgłoś się po nagrodę, tak, 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 idziemy. Przeciążenie. Coś by trzeba było wyrzucić, bo będę się niestety, ale tutaj czołgał do tego brata.
do tego Mikela, czy tam jak on tam się nazywał, mieczyk. 463 korony za niego. Szkoda to wywalać, bo bym trochę zyskał. No ale coś muszę. Ile tam mam przeciążenia? Malutko. Czekajcie, ta zbroja. 823, wow. Korony za to. Warto by było to sprzedać. Wywalimy to chyba. 600, kurczę, 696. Albo któryś z tych mieczy. Dobra. Jednego się pozbędziemy. Ja wychodzę stąd. Wyjdę tędy, wyjdę chyba. Tu nas prowadzi, ale wydaje mi się, że powinno być gdzieś jakiś skrót. Albo i nie. Dobra, idziemy tędy. W takim razie. Ciężki, naprawdę ciężki przeciwnik. Nie wiem, czy warto teraz robić zadanie te zlecenie 35 level, bo nie wiem, czy sobie poradzę z nim. Tu jest jeszcze jakaś odnoga. Ciekaw jestem, czy coś tam jest. Dobra. Wracam. Wracam, bo się utopię. O kurde. No. Okej, dobra, 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 dobra. Teraz tak, chyba tu było to wyjście. Kurczę, mikstura. A dobra, już nie będę tego kota włączał, bo tu już jest końcówka. Jest ten wóz. Przeszedłem naokoło pewnie. Na górze jest chyba wyjście, co? No właśnie, jest na górze. Ten most, który opuściłem wcześniej, tylko teraz tak. Wejdziemy tutaj. Chyba tu jest drabinka. No właśnie, tu jest ta drabina. Po ciemku strasznie ciężko trafić. Jak nie chcę, po prostu nie chciałbym już mi się tej mikstury, wiecie co tu brać, ale jednak ona się przydaje, naprawdę. Dobra. Udało się. Jakoś wyszliśmy stąd. No nic. Płotka. Jedziemy stąd. Gdzie jesteś? No zobaczymy, co za nagroda na nas czeka. Znaczy oprócz koron. Ciekaw jestem, ile expa. Najbardziej o expa mi tu chodzi. Niedźwiedź, a zostawimy go już. Mieczek będę musiał jeszcze naprawić. Wow. Wszystkich tutaj wytycznych nie zrobiłem pewnie przy tym zadaniu, bo tam było zniszczenie ileś tam tych kokonów, moi drodzy. Zadania poboczne, zaraz wam pokażę. Czekajcie, zlecenia. No właśnie, nie zrobiliśmy tak, nie zniszczyliśmy wszystkich tych kokonów, ale trudno. Co mi tam? Odpocznij. Burak. Ważne, że krabopająk jest zniszczony. Kiedyś ledwie w gąszcz. Witaj. Przynoszę złe wieści. Twojego brata zabił krabopająk.
Jedyna pociecha w tym, że go pomściłem. Ładna mi pociecha. A mówiłem, Mikel, czego się rwiesz, żeby obcym pomagać? Siedź na dupie, bo nieszczęście będzie. No i czego tu sterczysz? Cudem nieszczęściem się żywisz? Nie, żywię się kaszą z omastą, jak każdy. Więc zapłać, żebym miał za co ją kupić. Zapłaciłbym, gdybyś Mikela żywego przyprowadził. Nagroda mi się należy. Dawaj pieniądze. Nagroda należy... Weź. No. Nie można było tak od razu? 182, tak? 180 doświadczenia. No dobra, trochę mało tego doświadczenia, ale okej. Okay. Zadanie wykonane, więc słuchajcie, no z tym zadaniem na 35 poziomie może być dosyć spory problem. Ale jest to do zrobienia, jest to oczywiście do zrobienia. Zobaczymy, no nie wiem, może się przymierzę do niego poza nagrywaniem. Zobaczę, jak to wygląda, moi drodzy. Jeśli się uda mi go pokonać, to po prostu wczytam save'a i pokażę wam to. A jeśli nie, no to chyba zajmiemy się już tą wyspą mgieł. Zadania poboczne, jak widzicie tutaj, no większość to są tylko kolekcja kart. Statuetka żołnierza została i nabiał i ciemne siły, ale które te zadanie jest zbugowane, nie mogę go wykonać, na razie przynajmniej. No i gwint mistrza areny, no to wiadomo, tylko kasę można tam odebrać. Jest też troszeczkę takich poszukiwań, ale to akurat wiecie, no... Te zadania, słuchajcie, to są większość tych znaków zapytania, które na mapie można spotkać. I to ja sobie robię po prostu poza nagrywaniem. Jeśli właśnie znajdę jakiś ciekawy schemat, to wtedy wam to pokazuję. Nie ma sensu po prostu tego szukać wszystkiego, bo nie starczyłby nam czasu. Okej. Tak więc skupiam się tylko na zadaniach pobocznych, tych prawdziwych zadaniach pobocznych. No i oczywiście zleceniach wiedźmińskich. Dobra, skończymy w tym miejscu. Jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę i zapraszam was do kolejnych. Trzymajcie się, cześć!